to był dla nas bardzo ciężki mecz. Po pierwsze, zawodnicy zjechali mi z powrotem po tam dwóch tygodniach niebytu, po udziale ich na zgrupowaniu kadry jednej, czy drugiej, czy trzeciej. I było widać, że nie graliśmy tego, co powinniśmy. Tak? U nas się gra pewne schematy w ten sposób, w kadrze się gra inaczej. I dzisiaj było widać, że część kadrowiczów grało swoje, a reszta zespołu grała swoje. Fajnie, że nam dzisiaj dopisało szczęście i wygraliśmy, bo Chrobry zagrał fajne zawody i przez większość meczu to my byliśmy tłem dla zespołu z Głogowa. Także punkty cieszą podwójnie. O Jezu, w tym meczu chyba było wszystko, co może zawierać mecz. Zwroty akcji. Jedną bramką prowadzi jeden zespół, jedną prowadzi drugi zespół. Największa przewaga to chyba są trzy bramki przewagi i to jeszcze z naszej strony. No ale no tak wyglądał cały mecz, ale końcówka meczu to było nasze takie bardzo złe zagrania z naszej strony, za szybko, prowadząc dwoma bramkami, dwie minuty do końca. No trzeba spokojniej zagrać do pewnej piłki tak zwanej 1-1, gdzieś poszukać karnego, a nie oddawać rzuty z drugiej linii, gdzieś po bloku. I tak się zastanawiałem, czy lepiej przegrać 10, czy lepiej taką jedną bramką po takim meczu. Sam nie wiem, no na razie psychicznie to jest bardzo słabo przegrać taki mecz, no ale no gramy dalej. No, no co, świat się nie kończy, następny mecz z Opolem, także no zobaczymy. Tam na pewno zostawimy tyle samo serca, tyle samo zaangażowania, co w tym meczu. No, no bardzo, bardzo szkoda, że nie ma trzech punktów, chociaż dwóch, chociaż jednego, a wychodzimy z zerowym kątem, także takie przegrane na własnym parkiecie bardzo bolą.